Ewangelia Mateusza, rozdział 23, część pierwsza. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Kiedy saduceusze rozmawiali z Jezusem na temat zmartwychwstania, skompromitowali się. Faryzeusze w dyskusjach z nim wypadali lepiej. Mieli też dużo lepszą opinię w narodzie. Uważano ich powszechnie za ludzi pełnych poświęcenia, którzy ciężko pracują, żeby poznać i wykonać wolę Boga. Ale Jezus przestrzegał przed nimi i w tej mowie przestrzegł jeszcze raz. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Tę postawę było widać, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat, a faryzeusze zabraniali ludziom przychodzenia do Jezusa i uważali to uzdrawianie za łamanie sabatu, za grzech. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Te rzemyki modlitewne były takimi szkatułkami uwiązanymi na rzemieniach, w których znajdowały się zwoje Pisma Świętego. Faryzeusze zakładali je sobie na czoło i na przedramię i chodzili z nimi. Mojżesz nakazał Żydom, żeby mieli ubrania z frędzlami i faryzeusze wydłużali te frędzle, żeby pokazać, jak bardzo są gorliwi. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Faryzeusze i uczeni w piśmie cieszyli się dużym szacunkiem w społecznościach, w których żyli. Dawano im zawsze pierwsze miejsca. Pozdrawiano i tytułowano ich rabbi, czyli nauczycielu, mistrzu. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Jezus zwraca uwagę, że wśród uczniów faryzeuszy panują postawy, które są u jego uczniów nie do przyjęcia. Nie może być czegoś takiego, że jakiś człowiek jest uważany za źródło autorytetu, za kogoś lepszego i bliższego Bogu niż inni. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Jezus, przychodząc na ziemię, poniżył się, odrzucił swoją boskość, odłożył ją na bok i zrobił coś, czego żaden z nas nie był w stanie zrobić. Złożył ofiarę wynagradzającą Bogu za nasze grzechy. I aby to się stało, musiał przejść przez wielkie cierpienie i przez wielką hańbę. Jezus wzywa, żeby ten, kto w Niego wierzy, też miał taką postawę. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Samotne kobiety były bardzo podatne i są nadal na taką manipulację wykorzystującą religijną gorliwość.
Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Byli tacy poganie, którzy przechodzili na religię mojżeszową i uczyli się jej od faryzeuszów i uczonych w piśmie. Jezus stwierdził, że prowadzą takiego człowieka na manowce, że czynią go kimś gorszym niż był wcześniej. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niej, na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Żydzi, składając przysięgi, nie używali imienia Boga, bo to byłaby profanacja. No i w związku z tym przysięgali na różne inne rzeczy związane z kultem Bożym, a faryzeusze później rozstrzygali, czy ta przysięga jest wiążąca i czy też nie. Jezus tutaj podaje przykłady ich rozstrzygnięć i potępia je.